Proszę Państwa, ponieważ nie udało się zmieścić w jednym filmiku z powodów sprzętowych, to muszę teraz dokończyć w drugim. Mianowicie skończyliśmy na wodzie amoniakalnej. Dlaczego woda amoniakalna też ostygła? Eter już prawie cały wyparował, no może nie cały. W każdym razie ma temperaturę ujemną, sprawdzaliśmy przed chwilą. A dlaczego woda amoniakalna także jest zdecydowanie chłodniejsza niż tych 20 stopni? Proszę Państwa, w butelce z amoniakiem mieliśmy pewien ustalony stan, czyli tak zwaną równowagę. Gaz znajdujący się w równowadze nad roztworem tego gazu w wodzie. Otwierając butelkę, wylewając, prawda, to nie ma już tego amoniaku nad roztworem. Więc ten amoniak, żeby to odbudować, zaczyna się, prawda, wydostawać z roztworu. Żeby odbudować to ciśnienie amoniaku, które panowało w butelce nad roztworem. Niestety nie może tego zrobić skutecznie, no bo, prawda, ze względu na dużą przestrzeń zaczyna się uwalniać wszędzie wokół ze względu na dyfuzję, wobec czego to stężenie nie może zostać odbudowane. Z kolei ta woda amoniakalna, no też nie chce sobie na to pozwolić, żeby ten amoniak stracić, zgodnie z regułą przekory zresztą. A skoro tak, to co ona może zrobić? Obniżyć swoją temperaturę po to, żeby ograniczyć to wydostawanie się amoniaku, dlatego że gazy lepiej się rozpuszczają w wodzie na zimno niż na gorąco, więc jeśli ona zwiększy rozpuszczalność tego amoniaku, to automatycznie zmniejszy szybkość opuszczania tego gazu przez właśnie opuszczenie tego gazu na zewnątrz, czyli, prawda, w atmosferę. Mamy tutaj układ otwarty, więc ten amoniak się swobodnie może wydostawać, ale woda ostygła po to, żeby to ograniczyć, bo zaczyna tracić amoniak, nie chce tego amoniaku tracić. Z kolei, no co tu się jeszcze, co jeszcze układ stracił? No stracił ciśnienie amoniaku nad, próbuje je odbudować, ale z drugiej strony nie chce też stracić tego amoniaku tutaj. Także widać, jak skomplikowane potrafią być równowagi. Wrócimy jeszcze do naszej soli i lodu. Proszę Państwa, mówiłem tutaj, że tutaj temperatura spadnie do około minus 22 stopni w mieszaninie lodu z solą. A potem dopiero zewnętrzne ciepło może to ogrzać i to się może stopić. Ale wyjaśnię jeszcze, o co chodzi. Proszę Państwa, nasycony roztwór soli w wodzie zamarza przy minus 22 stopniach. A to oznacza, że skoro roztwór zamarza, to jeśli lód, oczywiście wtedy już nie ma żadnego rozpuszczania, no bo jeżeli roztwór zamarznie, to nie ma rozpuszczania. A zatem, jeśli lód posypiemy solą, to temperatura układu spada do minus 22 stopni, bo wtedy sól nie rozpuszcza się w wodzie. Sól się już wtedy nie rozpuści w wodzie. I czy ten lód będzie miał 0, czy będzie miał minus 5, minus 10, minus 15, po posypaniu solą, zawsze jego temperatura spadnie do minus 22, dlatego że w tej temperaturze zamarza nasycony roztwór soli w wodzie i lód wystarczy, że osiągnie tę temperaturę, żeby nie móc stworzyć roztworu z solą. Dzięki czemu sól może pozostać solą, a lód może pozostać lodem. Jeszcze chciałbym przy okazji wspomnieć o kwasie siarkowym. Kwas siarkowy tak naprawdę, jak się go rozpuszcza w wodzie, stężony kwas, jest to efekt egzotermiczny, prawda, są o tym rymowanki. No fajnie, ale dlaczego tak się dzieje? Proszę Państwa, odpowiednio rozcieńczony kwas rozpuszcza się w wodzie endotermicznie, czyli podobnie jak tutaj, gdybyśmy tu wlali rozcieńczony kwas, to temperatura spadnie do minus 37 stopni, a nie wzrośnie, jakbyśmy się spodziewali. Dlatego, że tak naprawdę kwas siarkowy z wodą także tworzy hydraty, podobnie jak bezwodny siarczan magnezu, który się grzał, bo pochłaniał wodę, ale tej wody nie chciał, próbował się jej pozbyć, ale jak już niestety ten hydrat powstanie, no to hydrat z kolei się rozpuszcza endotermicznie. I tak samo jest z kwasem siarkowym. On tworzy hydraty początkowo z wodą, dlatego najpierw się rozpuszcza egzotermicznie, a jeśli już utworzy te ciekłe hydraty, one są ciekłe w temperaturze pokojowej, to po wlaniu do takiego odpowiedniego hydratu, 66% kwasu siarkowego, do wody, efekt jest przeciwny, endotermiczny, bo z kolei ten hydrat się zaczyna rozpuszczać, tak? No, natomiast, fajnie, natomiast wtedy temperatura spadnie do minus 37, bo minus 37 stopniach po prostu zamarza roztwór kwasu siarkowego w wodzie. No i dlatego wtedy byśmy zaobserwowali podobne zjawisko, czyli ochłodzenia. A zgodnie z prawem Hessa, jeśli byśmy na przykład wsypali bezwodny siarczan magnezu do dużej ilości wody,
to pytanie, czy nam się temperatura podniesie, czy ochłodzi. Proszę Państwa, podniesie, dlatego że ciepło wydzielone tutaj jest większe niż ciepło rozpuszczania, czyli pochłonięte w tym endotermicznym procesie. Czyli bilans wychodzi na plus dla egzotermicznego. I tak samo jest ze stężonym kwasem siarkowym. Jak go wlać do większej ilości wody, temperatura się podniesie, bo efekt egzotermiczny hydratacji jest większy niż efekt endotermiczny rozpuszczania. Ok, dziękuję za uwagę.